witam państwa! Jesteśmy w Tartaku! Dzisiaj zaczynamy dzień wizytą w Tartaku, bo przydałoby się wziąć za robotę, a mianowicie za tą naszą wolierę. Trzeba po prostu zaślepić te miejsca łączenia siatki, no czyli po całości, całą wolierę jeszcze raz będziemy obijać takimi sztachetkami, czymś takim. Idę tam zaś luknąć, czy nie mają czegoś na promocji. No tak obliczyłem, że 60 metrów powinno mi wystarczyć, żeby ino nie zabrakło. Tutaj są te wczorajsze sztachety, które brałem. Nie wiem jak to nazwać, kantówka? Kantówka to jest chyba, nie? Jest jeszcze tego kupę tutaj, także jakby było potrzebne, to przyjadę i weźmiemy. Jak za 2 złote, dwumetrowa taka belka, beleczka. Tutaj mają takie elementy trochę starsze. Wiecie, takie przebrudzone czy coś, nadgryzione zębem czasu. Ale powiem wam szczerze, że ja większej różnicy w tym nie widzę. Czekaj, no ja muszę tu wejść. O, ja z tym chłopem wczoraj żem gadał o tym. Prawdopodobnie takie listewki, one są już zaimpregnowane i tym obijemy dookoła tą naszą wolierę i będzie bajabłonko, kurde. Tą górną jednak bierzemy, nie tamtą, tylko to. I tu kolega będzie teraz odstawiał, bo to jest tutaj, kurde, zastawione, także musi odłożyć tą jeszcze jedną paletę z tymi kantówkami. Ile to zasuwa z dwie dychy? Wyciągnie? 16. 16? Bo zaraz się połączenie. Robiłem kiedyś na takim wózku, ale to dawno, dawno chyba. Jeszcze są w miarę, bo to są nowe, nie? Ale jak no, jest na starych. Kawałek mnie podrzucił, ty. Dobry, dobry ziomek. Dobra, i tutaj pakujemy, moi drodzy, 40 sztuk. Tyle myślę, że wystarczy na obicie tej woliery. Także okej, nie wiem, czy ja w ogóle otworzę bagażnik. Bo wczoraj mi, kurde, przymarzł. Jak już jechałem na stołówkę, to już go nie mogłem otworzyć. Ja pierniczę. Jest, puścił. Dobra, ziomek mi to zostawił i pojechał w długą, ale jeszcze będziemy się widzieć, bo pójdę mu zapłacić. Dobra, słuchajcie, nasza wycieczka do Tartaku dobiegła końca, zapłaciliśmy, uciekamy, bierzemy się za robotę. Zimno dzisiaj, kurde, tak patrzę na te przęsła takie, takie płociki, widzicie? Fajnie to wygląda. 90 zł. Kurde. Kurde, drogo czy tanio? Ciężko stwierdzić, ale fajnie, kurczę. Zaś tam może kiedyś opłotujemy im, tym kurakom, to terytorium. To terytorium kurze. Żeby miały ładnie, jak na takiej wsi, wiecie, z prawdziwego zdarzenia. Jakieś garnki powiesimy na ten płot. Dobra, moi drodzy, siadam do tego Jumbo Jetta i widzimy się w Koziołkowie. Jesteśmy w Koziołkowie, drodzy państwo. 40 takich mamy listewek eleganckich, zaimpregnowanych. Chłop nam zrobił znowu promocję, bo promocja miała polegać na tym, że to będzie za 5 zł sztuka, a zrobił nam jeszcze taniej, czyli za 4. Fajny kolega i wózkiem widłowym nas, kurde, przewiózł. No, no, no. Dobry ziomeczek. Tutaj widzę już, wyżeracze się przykolegowały do tych naszych smaczków. No, no, no. Dobra, a co my tu mamy? Pokażcie. O, jakieś gotowane jajeczka, sosik jakiś taki śmietankowy, gotowane warzywka, marchewka, ziemniaczek. Jar wali w kojec, ej, słyszałaś go? Jaki to jest, kurna, wariot. Wczoraj trzy szczeble, w trzech szczeblach od kojca spa wypuściły. Bym psychopata, chce uciec. No, Pusia, wybieraj tam po swojemu, tylko chyba nie będziesz papryki jeść, a bardziej te gnotki, nie? Tylko skubaj, wyrywaj. Musisz sobie dać radę. Ja nie będę gryzł za ciebie! Zobacz, jak inni sobie radzą. Co prawda te miękciejsze smaczki wyżerają. Maciuś nawet śmietankę spija. Och, och, och. I myszka, myszka, części dupka. Zimno jej. Halo, czy ja mogę wziąć te wyżerki? Teraz Pusia jeszcze wyżera jakiś
serek tutaj, jajeczko, to i tamto, Maciuś też wiecznie nie na żarty. Dobra, a wy, psiny, dzisiaj znowu będziecie mi towarzyszyć? Fajnie, nie ukrywam, podoba mi się to. Dobra, zabieram wam to wiadro, a wy pokonujcie te gnotki. Słuchajcie, sorry, że wygląda jak wygląda przy tym korycie, ale to wszystko jest zamarznięte i nie mam możliwości posprzątania tego. Ale to może być, to jak odtaje, to ptaki to pokonają. Tutaj nic się nie zepsuło, bo temperatura jest poniżej zera. Także kurde, tu jest lepiej jak w lodówce. Dobra, ale nam tu wyleciało różnych kolorowych smaczków. Twarożek, kapusta, pomidory, ogórki, gotowane jajka, gotowane ziemniaki, gotowane brokuły. Kurde, jakieś tutaj naprawdę jakaś sałatka tu była. Sałatki, cudawianki, jakaś impreza była na stołówce wczoraj i przy niedzieli normalnie napisali mi SMS-a, że mam przyjechać po towar. Także no, bardzo fajnie, sympatycznie. Dobra, teraz tak, to pójdzie dla koźlaków, te takie wiecie, pozostałości po papryce, a tymi gnotkami przyozdobimy tą wyżerkę. Indyki, kuraki, a nawet gęsi oraz kaczki z chęcią powyżerają jeszcze z pomiędzy tych żeber, bo tutaj naprawdę zostało mnóstwo miejsca. Mnóstwo mięsa. Dobra. Patrzcie, co tu się dzieje. No, pieski korzystać, bo za chwilę jak stwory wypuszczę, to będzie kurde zawirowanie tutaj. Patrz, ile tu masz mięska wędzonego. Zobacz, jakie hapsy. Masz? Muszka? No, ojeju. Czekaj, ja bym ci najchętniej dał takiego gnotka. Uniesiesz to? Masz, masz. No masz tu, kurde, czekaj no. Masz. Weź to. Masz. Masz, bierz i leć, masz. Bierz i leć, co ty tu szukasz? Ty warzywka wolisz? Dobra, jeszcze trochę im tutaj możemy dać tych kości. Cyk, cyk, cyk. No dobra, nie ma co przesadzać z białkiem, chociaż jest to ważny element w diecie ptasiorów. Resztę zostawimy pieskom, kurczę. Niech wyżerają, a nie, że one w domu obżerają wszystko. Koszyk taki piękny, wiklinowy mają, to zeżarły prawie go całego. Dobra, to wiaderko chowamy. To będzie dla Jarusia, ale na razie musi obyć się smakiem ten płaczek nasz. Patrzcie, Maciuś na tej wierzbie płaczącej gniazdo będzie chyba robił i będzie pisklęta wysiadywał. Dobra, Puśka, obżeraj sobie tego gnotka. Ja idę jeszcze... Ej, właśnie, tu jest Ola Bodko, będzie trzeba ją za chwilę przymocować, ale zanim to zrobimy, moi drodzy, to ja muszę im tutaj przyprawić jeszcze ziarenkami smaku tą naszą wyżerę, żeby był cały zestaw. Tak, tutaj codziennie się odbywa. Ptasiory, widzę, już tam, kurde, wyzywają, że chcą być wypuszczone. One już się nie mogą doczekać, one na pewno też tymi swoimi ptasimi nosami wyczuły to wszystko. Dobra. Tą naszą wspaniałą patronkę, Olę Bodko, trzeba jeszcze tutaj docenić, uhonorować i po prostu ją przymocować na tablicę patronów. Jako tako jeszcze was tutaj wszystkich, kurczę, mieszczę, ale wy będziecie, ci najnowsi patroni, będziecie ulokowani na nowej tablicy patronów. Także tutaj jesteście przelotni, ci tutaj. Chyba że ktoś chce tu zostać, to nie ma problemu. Słuchajcie, jako tako to wygląda. Dobra, a dzisiaj, słuchajcie, wypuścimy sobie tych wyzywaczy pierwszych. Oni pierwsi niech wychodzą dzisiaj bez muzyczki. Nie chce mi się wygłupiać. No, tylko gęsi psów nie zjedzcie. Bo psy, widzę, są normalnie w szoku, jak was widzą. Dobra, i za jednym zamachem tych pierzastych też. Let's go! Uwaga! Dalej, dalej!
Dali, dali wyłazić, bo ja nie będę tu wiecznie, kurna, czekał. Idziemy pokazywać wasze apetyty. Trzeba przewietrzyć jeszcze. I za chwilę bierzemy się za robotę. Jajek widzę, żeście naniosły. Nie wiem, czy tam dwie kury czasami nie siedzą na jajach. No i dobra. Niech siedzą, będą w marcu pisklęta. Fajnie, fajnie to wszystko wygląda, żerujecie. Ja was muszę za chwilę jeszcze z bliska nagrać, ale zrobię taki obchód. Cyk, 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 jak to wszystko wygląda. Czy wszystko jest w porządku? Czy nikt nie smarka, czy nikt nie kicho? Ostatnio dostawałyście antybiotyk i widzę, wycyrały się te przeziębione osobniki. Także no, jestem zadowolony. Jolanta, kurde, masz ten łepek taki. Ja cię naprawdę chyba wezmę do domu dzisiaj i cię wykąpiemy w szarym mydle, co? Tą twoją czuprynkę, bo masz taką tłustą, a miałaś taką fajną, okrągłą, kurde, puchatą tą fryzurkę, a teraz lipa. Coś naprawdę kiepsko. Powiedz po prostu, że cię kogut wykarmosił i nie możesz dojść do siebie. A wy co się tutaj tak rzecie? Dobra, naprawdę sympatycznie, sympatycznie. Koguty chodzą, dominują się nawzajem. Patrz, tutaj ten Józek. Brat Józka, wyżerasz Maciusiowi tą paprykę? To jest jego, nie widzisz, że on tu pilnuje? Żebyś czasami nie był znowu wygięty, bo jeszcze widzę, nie doszedłeś do siebie. To jedno twoje skrzydło tak ci odstaje. Łazisz, kurde, jak przetrącony, ale dobra, wycyrałeś się, będziesz taki kuśny chyba do końca życia już, co? Dobra, słuchajcie, ja idę po wodę, bo żebym zapomniał, a wszystkie baniaki pozamarzały, wąż ogrodowy zewnętrzny zamarzł. Poglądajcie sobie chwilę ptaki, a ja zaraz wracam. Dobra, idziemy z witaminą D3. Proszę pić. Pieskom też na pewno się chce pić, bo jeszcze dzisiaj nie piły. Chcecie pić? Nie bój się koguta Józka. On jest tylko taki cwaniak z wyglądu. Patrz, drugi cię atakuje, ten mały Kaziu. Ja pierniczę. Pić, pić, to słońce wpłynie. Witamina D3 to jest słońce wpłynie, drodzy państwo. Wam również polecam suplementować to. Tylko nie kupujcie z apteki, bo tam tylko 2000 jednostek jest, a to się powinno brać 30, 50, w zależności jakie kto ma zapotrzebowanie. Ja akurat biorę 30 tysięcy jednostek dziennie i później mam takie gadane, że normalnie mógłby... Że normalnie niekiedy mój aparat gębowy nie nadąża, kurna, godać! Józek, ale masz apetyt! Chodź, muszka, co tu się dzieje? Jesteś troszeczkę przestraszona, troszeczkę jesteś w szoku, nie? Gdzie masz siostrę? Dobra. Powyżerały trochę te stwory tutaj. No, no, no. Będzie wam trzeba dzisiaj? A, będzie trzeba. Wąż zamarzł. Chciałem powiedzieć, że będzie trzeba tym kaczkom, tym brudaskom wody nalać do baseników. Ale kurde, no nie damy rady, bo jest wąż zamarznięty. Jest bardziej, kurcze, skute lodem jak wczoraj. Już... Nie no, może i nie bardziej jak wczoraj, chociaż trochę. Kurde, patrz, wyłania się ta magma, cholerno. Dobra, ostatnie tutaj szlify. Proszę zaspokoić apetyty. I kaczki, i gęsi robią wylot tam na swoje podwórko. Idziemy, kurde, do roboty, bo się samo nic nie zrobi, a ja już naprawdę chciałbym te karzełki tutaj mieć. Będę ino siedział i patrzył na te karzełki, to ładne takie kurki, te koguciki, piękne mają grzebienie, te ogony takie dostojne. Matko bosko, już zaczęły się nieść, jajka mamy, kurde, może niedługo będą siadać na te jaja, te kury niech ino znoszą.
No i tutaj przede wszystkim na pewno będzie im lepiej, bo będą miały codziennie dostęp do takich smaczków. Patrzcie w ogóle, co tutaj się dzieje. Wyżerają tym kozom tą paprykę, te ptoki. Ja cię nie mogę. Hej, Jurek, widzę, masz na twarzy trochę ślady walki. Bijesz się z tym Józkiem? Myszka, gdzie ty byłaś, powiedz mi? Gdzie ty byłaś? My cię wszyscy szukaliśmy. Zobacz, co tu się dzieje. Ptaki wyżerają, idziemy zaraz do tyłu. Kuskom dać sianka w tym naszym nowym paśniku. I co? Będziemy za robotę się brać, nie? Będziecie mi tam pomagać, nie? Podawać śrubki, wkręty, wszystko, nie? Dobra, jeszcze ostatni rzut oka na te indyczki. No, no, no. Też byście mogły jaja zacząć znosić. No i dobra, drodzy państwo. Lecimy do roboty. Maciuś tutaj, kurczę, jak pantera. Stoi na tych donicach. Maciuś, najadłeś się? Widziałem, że jadłeś ziemniaczka, marchewkę, jajeczko i trochę mięska, nie? Dobra, moi drodzy, opuszczamy to ptasie podwórko i lecimy do koźlaków. Let's go! Słuchajcie, ja się zastanawiam, gdzie jest Jaruś, a tutaj zobacz to, co on zrobił. Tego druta wypierniczył ze spawu tu na dole i tu u góry. Ten jeszcze tu trzymał, ale na dole puścił też. Wylos tam łazi już, rządzi jęzorem, świdruje. Oj, czekaj ty chuliganie. Idę wam dać siano, najedzcie się Jaruś i ty robisz wylot do tyłu. Dobra, kozia, kontrabanda w komplecie. Jaruś, kurde, jest w miarę usłuchany. Ej, ten mały Gucio, nie? Czaruś nasz, tak goni tą Gosię. Słuchajcie, jest to możliwe, że ona go odstawiła od mleka po miesiącu czasu? On w ogóle ten, ona w ogóle jakby nie ma mleka w wymieniu już prawie. Taka zasuszona się robi. On, kurczę, bardzo żwawo wcina siano. Ja nie wiem, o co tu chodzi, nie? Tej, co to koza trykła psa? Co tu się dzieje? Dobra, idę im po siano. Patrzcie, jacy tu wszyscy głodni są. Ludzie świata. Dobra. No, podłączać się i wyżerać. Nie wydziwiać i nie bałaganić. Dzisiaj wam będę boki tutaj przy tym paśniku zamykał. Może nam zostanie trochę listewek. To wam tutaj przebijemy, a nie, że kurde, ta Gocha wkłada tamtego dzioba i wszystko wyświguje. Dobra. Jaruś, grzeczny bądź. Tego Franka nie przeganiaj. Już się chyba tutaj rójka skończyła. Grażynka, zostaw pieska, on ci nic nie robi. Ja wiem, że on ci pod nogami biega jak mysz, ale wiesz, uspokój się. Fajnie, fajnie. Powiem wam, kurczę, jestem dumny z tego paśnika, jak to super wyszło. Daszek fajny. Naprawdę fajnie. No nie chcę się tutaj, kurde, wiecie, sam siebie chwalić, ale fajnie, fajnie to wyszło. Zostaw tam Justyśkę, co ty ją chcesz wyśwignąć? No i za dużo bałaganu też nie robicie pod tym paśnikiem, także zdaje on egzamin. Dobra, słuchajcie, ja lecę dać wody koźlakom, a was zostawiam z kozami. Zobaczcie, jak one się zachowują, jak nie ma człowieka. Może będzie tu coś innego, kurde, może ktoś kogoś będzie znowu dominował, zaczepiał. Widzę, Czaruś też się zrobił bystry. Dobra, let's go, ja zaraz wracam.
Dobra, jak? Daliście sobie tutaj radę? Z tymi kozami? A wy kozy? Z tymi widzami? Patrzcie, przyniosłem im jeszcze te smaczki, bo przecież żem zapomniał. I teraz zobacz, co tu się będzie działo. Jeszcze wam będzie trzeba zrobić takie korytko. Kurczę, nie wiem, z której strony jakby to przymocować, albo o, albo tutaj na tej ścianie zrobimy takie korytko drewniane. Zobacz, jakie wariatkowo. Tu się tylko 5 głów do tego wiadra zmieści, a was jest 11. Czekaj no. Ja pierdzielę. No puść, no to. Dobra. Tutaj im to wrzuciłem do skrzynki. Jeszcze tu były jakieś warzywa, pomidory, ogórki. No patrz, co się dzieje. Pomidory, ogórki, jakieś buły tam rozmoczone. Dobra, jedzcie. Myślałem, że jest całe wiadro papryki, no ale dobra. Niech wam będzie. Miałyście kilka dni przerwy, to możecie trochę zjeść mokrego. Patrzcie tego czarusia, jak on też wyżera z tego paśnika. Widzicie? Jest to możliwe, że miesięczny koziołek już jest taki samodzielny, że praktycznie sam wyjada siano? Kurczę, wiecie, ja nie jestem specjalistą, ja się wszystkiego uczę. Dużo też wy mi podpowiadacie. Dlatego się zastanawiam, kurczę, nie? Gośka już w ogóle, tak jak mówiłem, no zasuszone prawie ma to wymię. Nie chce mu nawet tego mleka dawać. Ucieka przed nim, przegania go. Ale smaczki, nie? Siano poszło w odstawkę. Dobra, fajno. Później sobie zjecie, jak was głody przyduszą, to... Ej, patrz, Gocha, co robi. Wiesz co, z jednej strony jest to dla mnie trochę dziwne, a z drugiej się cieszę, że jesteś taki samodzielny. No nie bój się, ty dupko mała, Jaruś. Ino, wciągaj. Co tam wziąłeś do tego dzioba, że tak świdrujesz tym łbem? Co to było? Parówkę. Patrzcie, jakby ktoś nie wierzył. Znalazł normalnie kawałek parówki. Nie, kawałek wypluł. A całą zeżar. Kozioł. No. A ty też parówkę zjesz? I no patrz, o co chodzi. A, wszystko się zgadza. Przecież parówka to nie mięso. Jaruś, tam po prostu była zmielona tektura, nie? A że wy lubicie tekturę, jak ja przywożę śrubki w torebkach tekturowych, to przychodzę na drugi dzień, to same śrubki leżą. A tektura jest zeżarta. Raz mi się tak stało, dlatego teraz już to kładę tutaj wyżej, bo tam, żem wcześniej zostawiał na ziemi, w tej wolierze, to raz mi zeżarły. Dobrze, że ze śrubami nie zeżarły. Gospodarzu, kurde, miej się na baczności, a nie, że kłezy śruby zeżrą. Takimi śrubkami będziemy dzisiaj przykręcać te listewki do woliery. A to powiedzenie, że dzisiaj to było nie na miejscu, bo praktycznie bierzemy się za to w tym momencie. Let's go! Jaruś.
co ja zrobię, to ty przyłazisz? Zainteresowany jesteś? Lekko mi ty widziałem, przed chwilą skubałeś te sztachetki. Dej no spokój, bo to ma być dla ciebie, a nie dla mnie. Jakby to było dla mnie, to jeszcze mógłbyś mi po złości zrobić, wiesz? I mi to po prostu zepsuć. A to jest wszystko dla ciebie i dla was, ty nie rozumiesz tego? Chłopcze kochany, słuchajcie, fajnie to wszystko wygląda. Aha, i przede wszystkim spójrzcie, jak wyszła mi ta woliera. Fajnie, jakby to powiedzieć, wykończyłem narożniki i tutaj te wszystkie listewki, cyk, myk, fajnie to wygląda. Nabrało to takiego szlifu, wiecie o co chodzi? Tutaj też jest elegancko wykończone narożniki. Tutaj, cyk, myk. W środku żem posprzątał, bo już nie mogłem patrzeć na to wszystko. Trochę mi zostało jeszcze tutaj towaru, ale my to spożytkujemy, bo niedługo bierzemy się za budowę kurnika. Tutaj już się wstępnie przykładam do jakiejś konstrukcji. Matka z dziećmi łazi, zaciekawiona jest. No, no, no. Co powiecie? Myślę, że fajnie się to prezentuje i na pewno jest to solidne. Teraz to w ogóle się nie rusza. Patrzcie, ja całym ciężarem ciała napieram na to, a to normalnie stoi w miejscu. Także jest gitara! Jaruś, chłopcze kochany, posłuchaj, grzeczny bądź. Widzę, że już przeszło ci trochę. Nie goni on tego, tego Franusia już, nie? Zośka, Renia, a ty, mały, co mnie skubiesz? Patrz, zobacz, wskoczył na mnie. Co on chce? Kurtkę moro chcesz zeźreć? Zobacz. Mały gryzoniu! Rogaczu, no ale zostaw, zostaw. Idź, fajny jesteś, kolega. Zobacz, jaki lelek. Ojeju. Idź tam matkę zaczepię, niech ci mleka da. Bo ona, kurde, ostatnio coś ci sępi tego mleczka. Dobra, kozia bando, na razicho. No patrz, skacze na mnie cały czas ten czort mały. Ostatnie ujęcia, słuchajcie, lecę montować dla was ten odcinek. Jarusia zostawiam, póki co, niech tam funkcjonuje. Zimno dzisiaj, kurde, w łapy zaś, ja pierniczę. Ujęcie jeszcze na patronów, słuchajcie, serdeczne dzięki za wsparcie. Dziękuję Dominice Lange, od ciebie przyszła wpłata. I dziękuję również Marii Chudziak, od ciebie to dopiero przyszedł taki zastrzyk gotówki. Kupimy za to żwiru, bo trzeba zrobić taką wanienkę ze żwirem, żeby te ptaszyska miały się gdzie kąpać, bo widzę, że chodzą do przodu na ogród i tam kopią dziury i tam się kąpią w tym piochu, a mogłyby to robić tutaj. Także kupimy za to żwir albo jakiś taki piasek kwarcowy i kupimy mikrofon dla gospodarza, co Jaruś mi ostatnio mikrofon zeżar. Chodź, żebym się wrócił tam do tej Jarusiowej stajenki, żeby wam pokazać ten mikrofon. Widzicie, jak mi kable pożar zwarcie zrobił, kurna, co on tu wydziwił. Tylko mi został pomponik po tym mikrofonie, żeby nie wiało. Także dzięki Maria Chudziak spożytkujemy to, tym razem gospodarzowi się coś skapnie, a nie tym ptaszyskom wiecznie. Także dzięki wielkie. Lecę montować. Zachęcam was do zalajkowania tego odcinka. Oglądajcie poprzednie filmy, bo zacząłem vlogować praktycznie codziennie, drodzy państwo. Lecę. Dzięki. Peace!